Hejka, cześć kotę. Witamy na odcinku numer 3. Powiem wam, że spało mi się fajnie, ale byłem na delikatnej górce i musiałem troszkę wyżej pójść, żeby nie zjeżdżać w dół. Ale akurat taką mam pogodę, że było mi wręcz gorąco mi było. Mówię, dzięki temu, że mamy gorąco na dworze, to zimna kąpiel w ogóle nie jest straszna, nie? Nie wiem, jak to wygląda, kiedy padną na dworze deszcz albo jest trochę zimniej. Pewnie bym się po prostu nie mył. Teraz słuchajcie, jestem obok mojego sztormika, który się pasie całą noc i chyba nie podniósł głowy w ogóle. Hejka. Obozik nasz. Konie wszędzie się pasą. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym jeszcze nie wiem, co będziemy robić. Na pewno będziemy jeździć konno, ale gdzie, co i jak, nie wiem, muszę gdzieś złapać Michała. Owiec z rana. Słuchajcie te dźwięki. Sztormik. No idę do ciebie. Ale jazda. To. Ekstra, co? Słuchajcie, wczoraj miałem akcję, trochę ubrudziłem swoje briciesy, więc dzisiaj założyłem idealnie na ten moment spodnie z Revolution Race. Mega wygodne, trekkingowe spodzinki, bardzo polecam, mi się sprawdzają. Mam nadzieję, że wam też się sprawdzą. Mam jeszcze tutaj kurteczkę tej samej firmy. Jakby mnie pogoda zaskoczyła po drodze, albo jak dojedziemy na obozowisko i się trochę ściemni, tutaj też temperatura wtedy spada i kurteczka jest idealna, także polecam. W linku pod spodem dam wam kod do zniżki 15%, także korzystajcie, korzystajcie póki możecie. Michałek? Tak, dzień dobry. Dobry. Co dzisiaj jest w planach? Proszę, co dzisiaj jest w planach? Tak. Dzisiaj dojeżdżamy do jeziora Parawany. Mamy przed sobą piękny dzień, galopy pod wulkanami. I takie, takie. Jeszcze nie możecie doczekać? Ej, spokojnie. Będzie się działo. Powiem wam, że przedwczoraj było gorąco. Wczoraj było ciepło, czasem powiało. Dzisiaj nie ma ani jednej chmurki na niebie i wali po prostu takimi promieniami. Jest tak gorąco, a my dopiero może kilometr zrobiliśmy. Także naprawdę, kurde, pogoda nam się taka sztosowa trafiła. Nic, tylko cieszyć papę i jechać do przodu. Pierwszy galopik za nami, wnioskuję po minach towarzyszy, że się podobało. Także pierwsze koty za płoty, teraz już wiemy, jak to jest w tych siodłach wszyscy i potem będzie można dać czadu jeszcze bardziej. Jak tam, Mari? Super. Super, jak tam? Super, zajebiście. No i zajebiście, o to chodzi chyba, nie? Siedzimy sobie w takim miejscu. Tam siedzi drugi operator drona. Mój jest tutaj, za chwilę go będę przygotowywał. Michał robi odprawę wszystkim. Tłumaczy, jak ten galop będzie wyglądał, czego nie robić, jak się zachowywać, co będzie, jaki będzie przebieg tego wszystkiego. Że wszystko jest fajnie, bo osoby, które są mniej doświadczone, jadą sobie z nim i ma nad nimi kontrolę. W ogóle to jest wszystko tak zrobione, że jest bezpiecznie, nie? Także fajnie. Ja tym dronem też wiem, jak lecieć, więc nie będę tutaj ryzykował za dużo, bo wiadomo, każdy ma inny poziom doświadczenia. Także myślę, że i tak będzie fajnie. Gosia, tak? Jak tam po galopie? Fajnie. Fajnie? No. Kacper? Potem przyjechałam. A jak, właśnie. Kacper, galop, jak było? Mówię, zarobiliście, to jest po prostu coś pięknego. To jest coś pięknego, nie? Wiatr we włosach.
A ty, Kasia? Petarda, naprawdę, to jest taka prędkość. Przestrzeń. No tak z 5 dych było, no to... Ile? 5 dych około powinno być. I tak się tworzą opowieści. Tak, 5 dyszek w takich okolicznościach. To jest po prostu coś magicznego. A ty, Łuki? No ja robiłem to pierwszy raz w życiu. Trzymałem się ciągle tyłów, żeby przypadkiem kogoś nie wjechać, no ale uczucie jest niewiarygodne, szczególnie kiedy ma się taką przestrzeń dookoła się. Jest co pamiętać, co? Jest co pamiętać, no. A teraz śmigamy dalej, chyba nad jeziorko. Dobrze, kotę mówię? Tak. No to tak. I takie przejazdy czasem są na trasie. Ale mi razi, zaraz wam powiemy co, gdzie i jak, tylko najpierw się najemy. Mamy popas dosyć długi, 1,5 do 2 godzin. Także leżymy sobie, konie są rozsiodłane, a my korzystamy. I za chwilę idziemy się najeść, bo ja dzisiaj nawet kawę nie zdążyłem wypić. Pasu, słuchajcie, pasterz zagonił do nas. Nie wiem, co on z nimi robi, ale krowy. Tutaj są mućki, zobaczcie. Hej, mućka. Hej, mućko. My już startujemy, a tam zobaczcie, siedzi pies pasterza. Jaki on jest usłuchany. Jakby nas zobaczył z daleka, to by podbiegł i ostrzegał. A że pasterz jest z nami, to on sobie już grzecznie po prostu siedzi i czeka, aż sobie pójdą. Wygląda jak hiena, no. Jest taki konkretny pies. A by the way, my kończymy popas. Długi popas, poleżeliśmy sobie na słoneczku i teraz śmigamy dalej. A co pani robiła na popasie? Spałam. Drzemnęłaś się? Przyjemnie na słoneczku? Zmuliło mnie oczywiście, wiesz, ciepełko, trawka. No, klimacik taki najedzony, no to już tylko na dynie. No. Tak jak w domu. Jeszcze konie w tle, nie? No, fajnie się spało. Yo. Hej. Gościa, co chciałeś powiedzieć? Nie. No powiedz. Nie. W skali od 1 do 10 widok po prawej stronie, jak oceniacie? O, żeż ty! Nuda! Znasz? Nie no, jest sztos. No, ale musi pić ciało. Ej! Sztorma, jak on pije? No. Popcie zaraz. Wow! On całą głowę do wody włożył! Co ty? Zachłyszczysz się znowu, chłopie! Słuchajcie, wioska, przez którą teraz przejeżdżamy, to wioska Tambowka, która powstała w 1846 roku, gdy car rosyjski Mikołaj I przesiedlił z terenów Rosji carskiej właśnie tutaj, na tereny wokół jeziora Parawani, członków sekty, takiej religijnej sekty duchoborców. To byli ludzie, którzy nie uznawali wierzchności cerkwi, nie uznawali liturgii w niej odbywającej się, uznawali tylko i wyłącznie, co zostało napisane w Biblii oraz jakby Jezusa Chrystusa jako jedyny autorytet związany z religią. Oprócz tego głosili pacyfistyczne hasła i nie chcieli służyć w rosyjskim wojsku carskim, dlatego też car Mikołaj właśnie przesiedlił ich tutaj na te tereny. A ta wioska, jak i kilka innych wokół tutaj jeziora Parawani, różni się od innych wiosek zabudową. Nie wiem, czy to zauważyliście. A duchoborcy generalnie budowali domy z kamienia. One miały, te ściany mają grubość ponad metra.
co pozwalało na to, że latem, w gorące lato, tak jak to w środku trzymał się chłód, utrzymywał się chłód, natomiast zimą, gdy w środku rozpaliło się piec, była bardzo dobra izolacja. Belkowania w tych domostwach zostały wykonane, słuchajcie, z dębowych pni, które ci duchoborcy ciągnęli z Bakuriani, tam skąd zaczęliśmy nasz rajd. Ciągnęli je konno oczywiście. I generalnie, gdy tutaj się przesiedlali, to z Rosji wieźli cały swój dobytek również na wozach. Pozwolono im na to, żeby przyjechali tutaj z całym dobytkiem. Generalnie tego typu wioski miały charakterystyczną zabudowę, tak jak tutaj widzieliście, tak? Że frontem tutaj do jednej głównej ulicy, która była brukowana, tutaj już ten bruk jest nieco rozwalony, tam wcześniej czuć było te kocie łby. Kolejna charakterystyczna rzecz odróżniająca wioski duchoborców od innych gruzińskich czy ormiańskich wiosek to zdobienia. Nie wiem, jak jechaliście, na pewno zwróciliście uwagę, że tutaj te okiennice czy tutaj te elementy płotów czy dachów są rzeźbione. No, to tyle. Jedziemy dalej. I ci tutaj, z którymi się przywitaliśmy, to jest ostatnia rodzina, która została tutaj w Tambowce, którzy to są właśnie potomkowie tych duchoborców, którzy zostali tutaj zesłani w XIX wieku. O kurczę, powiem wam, że jestem już trochę zmęczony. Jednak te końcówki są już takie trochę bez kawy ciężko. Dobrze, że też woda jest, wiadomo. Było tam z górki wcześniej widać nasze obozowisko, także wiem, że mamy już niedaleko. Już czeka na nas zimny prysznic polowy, ale czeka też na nas kolacja i odpoczynek. Śmigamy. My po pozowisku, słuchajcie, konie rozsiodłane. Muszę jeszcze tylko zanieść siodło tam w okolice stołówki, na takie specjalne miejsce. Ale że... O, cześć Marii. Zrobiło się już chłodno. No to korzystamy z tego, że możemy założyć moją kurteczkę z Revolution Race, która będzie idealna na takie właśnie wieczory tutaj, na siedzenie. O! Nie będzie mi w niej zimno, będzie przyjemnie. Sobie ją ładnie zapnę. I tym oto kurtkowym akcentem z Revolution Race, na który macie zniżkę w opisie filmu, kończę ten dzień. Dzisiaj powiem wam, że dostałem trochę w kość, bo kolanka czułem, jak schodziłem z konia, ale widoki to jakby zrekompensowały. Więc zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i komentowania. Na wszystkie pytania, tak jak mówiłem wcześniej, odpowiem. I co, do zobaczenia jutro, bo kolejna wyprawa nas czeka. Siemka!